Trenerze, przegrywamy to dzisiejsze spotkanie 0-3, w dwóch meczu jest 0-4 i na pewno wielka szkoda, bo gdzieś na pewno ten wynik nie oddaje przebiegu tej całej rywalizacji, bo na pewno na tak duży wymiar kary chyba absolutnie nie zasłużyliśmy. No zgadza się, zagraliśmy dobry mecz na Częstochowie, no niestety straciliśmy bramkę w końcówce, tutaj zagraliśmy, wydaje mi się, bardzo dobrze pierwszą połowę, troszkę brakło szczęścia przy uderzeniu Krężyloka, Kopczyka czy Palucha. No cóż, no później mieliśmy swoją sytuację na 1-1 bodajże w 80. chyba 5 minucie. Słupek, nie strzelamy, dwie kontry i dostajemy dwie bramki, 3-0. To zamazuje troszeczkę tutaj całą tą rywalizację, bo na pewno nie zasłużyliśmy, żeby w dwumeczu było to 0-4. Na pewno w tym dwumeczu była walka, był charakter, była determinacja. W pierwszej połowie na pewno dużo jakości. Czy tak nie było trochę, że w tej drugiej połowie trochę drużyna opadła z sił i grało się wam zdecydowanie trudniej niż w tej pierwszej odsłonie? Zgadza się. Dużo zdrowia nas kosztował pierwszy mecz w Częstochowie. Tutaj wyszliśmy troszeczkę odważniej na dwójkę napastników. I rzeczywiście Raków miał duże problemy ze skonstruowaniem jakiejkolwiek sytuacji, tylko gdzieś tam po stałych fragmentach gry. No niestety dała o sobie znać wąska ławka i praktycznie graliśmy cały czas 10, 11 tymi samymi zawodnikami. No, zregenerowaliśmy się jak żeśmy mogli, natomiast no, na taki zespół wyrównany jak Raków i z taką ilością zawodników do wejścia, no po prostu nie wystarczyło. Na pewno Raków był zdecydowanym faworytem na papierze, no bo szeroka kadra, też zawodnicy, którzy grali w Ekstraklasie. Dla nas generalnie cały sezon mimo wszystko chyba udany, bo udało się zająć to pierwsze miejsce. Dużo młodych zawodników miało okazję się pokazać. Pewnie za kilka dni gdzieś trener się uśmiechnie, bo jednak ten wynik finalny chyba jest dobry. No zgadza się. Praktycznie końcówka sezonu, gdzie graliśmy samymi swoimi chłopakami, niewspomaganymi z pierwszego zespołu, dźwignęli ten ciężar ciężkich meczy, jaki był na Olidera z Bełkiem, czy później z Piastem Gliwice na Czańcu. Także ten zespół na pewno zbiera doświadczenia, tak samo z tego dwumeczu z baraży. I myślę, że jest to dla nich cenna lekcja, cenne doświadczenie i wyniosą z tego sporo. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.